Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym Halloweenowym odcinku The Sims 4 top model, co robią nasi Simowie śpią, fotografka już wstała i zaczęła się ogarniać. Proszę bardzo, bierze prysznic, także budzimy wszystkich naszych facetów. Niech wstają, widzę, że są wszyscy głodni. I słuchajcie, dzisiaj pojawią się eliminacje. Dziś jedna osoba odpadnie z programu. No także dzieje się dzieje. Poprosimy tutaj Bruno jako jest pierwszy, to niech zawoła wszystkich Simów na posiłek. Zobaczymy, co zostało dla nich przygotowane. Tutaj, proszę bardzo, jest talerz pełen protein, więc myślę, że dla naszych modeli to się jak najbardziej nada. Chodź, zawołaj na posiłek. Zaraz zobaczymy, czy wszyscy Simowie tutaj zejdą. Odznaczę im to, co się stało. Zawstydzony, co tu było napisane. Oglądanie zepsu tego neonu? O nie. W takim razie może tam się coś popsuło. Czy Bruno idzie wołać wszystkich? Mam nadzieję, że wszyscy się poczęstują. E, aha, pewnie tutaj. Mhm. To są jakieś neony, które się popsuły. No to później to ogarniemy. Słuchajcie. Ogólnie sprawa jest taka, że miał być cały dom wystrojony Halloweenowo, aczkolwiek nie mam mnie w domu, jak widzicie ten odcinek i nie zdążyłabym tego zrobić. Dlaczego? Już powiem, jaka była komplikacja. Przez przypadek tego save'a zapisałam jako save 100 dzieci, czyli po prostu utraciłam zapis 100 dzieci. I tak się wkurzyłam, ale napisałam na fanpage'u, znalazły się osoby, które mi pomogły. Udało mi się odzyskać sej'a to dzieci, ale zanim to zrobiłam, to wiecie, troszeczkę to zajęło. E, tak więc no, dzisiaj wybierzemy się w lokalizacje Halloweenowe, ale niestety musicie mi wybaczyć dom. Halloweenowo wystrojony nie jest. E, I mogę Wam teraz już powiedzieć. Także takie komplikacje dzisiaj. Kto e, miał najwięcej głosów? Może powiemy. Najwięcej głosów w poprzednim odcinku miał Daniel Lipton. Proszę bardzo, tak on wygląda. Chodźmy tutaj na dół, zobaczmy ich fotki. Czy one dziś są tutaj rozwieszone? Dokładnie tak. Liptona mamy tutaj. Lipton. Możemy już oprawić ramkę. Dodajemy ramkę. To jest najlepsze zdjęcie. A słuchajcie, kto najmniej głosów uzyskał? A kto odpada w takim razie, bo miał najmniej głosów? Jest to słuchajcie Stanisław Słoń. Także gratulacje. Gratulujemy mu, bo do czwóreczki naszej, raz, dwa, trzy, cztery, do pięć, do, do piątki programie dotrwał, także myślę, że bardzo dobrze sobie poradził, jeżeli chodzi o słonika. Ja, jeśli mam być szczera, oj, coś nie wróżyłam mu zbyt długich jakichś takich szans, ale bardzo daleko dotarł do programu, także to jest jego zdjęcie, no i on odpada zaraz po śniadaniu, go wyprowadzimy, a dzisiaj, tak jak już się domyślacie, będzie sesja halloweenowa, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. E, tutaj szybciutko jeszcze naszych simów ogarniemy, co oni potrzebują. E, nie musisz tutaj zmywać, leć, podprysznić szybko dawaj. Co ty? Sprzątaj z wigorem, jak ty masz się umyć człowieku, chciałam powiedzieć kobietom. E, dawaj, skorzystaj, proszę bardzo. Do łazieneczki lecimy, pod prysznic. E, weź prysznic. No i tak wszystkich simów ogarniemy powolutku, powolutku. Ten gdzieś na dole urzęduje, także super, to niech on sobie od razu się wykąpie tutaj. A kogo poprosimy? Jeszcze Amadeusza, żeby też polaz na górę. Czeka na ciebie kibel twój. Teraz każdy ma swoją łazienkę, słuchajcie. Nawet będzie więcej, ponieważ e, ponieważ co? Ponieważ jednego ma dzisiaj się pozbędziemy. Dobra, to niech oni tutaj się ogarnią na spokojnie. E, a ja wyprowadzam, słuchajcie, słonia, który tutaj chce iść niestety, ale musisz wyjść. Słoniu, podchodzisz tutaj. Żegnamy Ciebie z programu, nie możesz już na górę wchodzić, już jesteś po prostu wyproszony z domu modeli. Witam wszystkich przed pierwszą Halloweenową posiadłością. Zobaczcie, jest. To zamek. I ja rok temu na Halloween robiłam ten zamek. Także zachęcam Was, żebyście sobie obejrzeli, obejrzeli odcinek z szybkiej budowy tego oto zamku. I słuchajcie, w tym zamku znajduje się bar, i tutaj nasi symowie dzisiaj będą się bawić. Zobaczcie, każdy ma przebranie Halloweenowe. Każdy wygląda inaczej. Mamy tutaj pirata, rycerza, jakiegoś wojownika tajemniczego i Liptona, który jest chyba super bohaterem. Zobaczcie, jaki przypakowany, ale to taki strój, taka pianka. E, także zobaczcie tutaj w środku. Tak wygląda ten badno, musicie zobaczyć ten odcinek z budowy, bo uważam, że to jest jeden z, jedno z lepszych moich dzieł. E, także tutaj mamy też innych ludzi, tutaj oni mogą przychodzić spokojnie, także nasi Simowie mogą sobie tutaj zagadać do różnych e, osób. I na początku Bruno, tutaj jak widzicie, gada sobie z wojownikiem Diego. E, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, no to dzisiejsze głosowanie będzie polegało na tym, że SIMowie, e, Sim, który otrzyma najwięcej głosów, będzie bezpieczny w kolejnym odcinku. Jak widzicie, mamy już cztery osoby, czyli coraz bliżej finału, coraz bliżej. E, także pamiętajcie, żeby tutaj dzielnie głosować na swoich ulubieńców bądź na tych Simów, którzy według Was najlepiej wyszli na zdjęciach. No i nasza fotografka Dominika Para tutaj pięknie się bawi, ale może na początku poprosimy ją właśnie, żeby zrobiła już pierwsze zdjęcie Simowi. E, i tutaj będziemy brali Bruna. W ogóle Bruno, no, każdy Sim, moim zdaniem, w tych przebraniu wygląda zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Bardzo niepodobni są do siebie. Także myślę, że ta sesja jest bardzo fajna, ponieważ pokazuje Simów z innej strony. Zobaczcie. Bruno do tego przebrania ma nawet makijaż, także. Powiem tyle. No, nieźle. On jest piratem. Myślę, że ta broda do niego. Myślę, że ta broda właśnie pasuje do stroju pirackiego. I tak wygląda jego strój. Ja myślę, że zrobimy mu bardziej portretowe zdjęcie, bo tutaj ma ciekawy wyraz twarzy, więc trzeba to koniecznie ująć na tym zdjęciu. Jeszcze może troszkę przybliżymy. No, ale jest jak najbardziej halloweenowo. Widzicie, tutaj mamy jakieś tam pajęczyny na ścianach, także zrobimy mu taką fotkę. Uważam, że naprawdę. Tutaj fajnie się wkomponował w tło i ze swoją pozą coś takiego innego. No, ale wiecie, jest tutaj już e, czterech tylko uczestników, więc no trzeba się jednak starać, żeby dobrze wychodzić na tych zdjęciach, żeby, żeby nie popełniać już błędów. Tutaj nasz ninja, bawi się, jest szczęśliwy. I to może będziemy zaraz Diego prosili do zdjęć, gdzie nasza fotografka leci? Na dół. Chcę sobie zamówić pewnie drinka. No to niech zamawia. E, I jak będzie czekała na tego drinka, to akurat będzie mogła zrobić zdjęcie Simowi, czyli Diego Vega, który no totalnie wygląda inaczej. Diego, może byś zszedł tam do niej. Aha, ona idzie do niego. Czekaj, nie, no zamów tego drinka, spokojnie. No wiecie, co miasto, drinka zamówić, to klikimy. E, zamów drinka. Ulubionego zamów i zaraz do ciebie zejdzie spokojnie. Zaraz Diego skończy te zabawy, bo ja myślałam, że może on właśnie przyjdzie, że może on skończy. Także go poprosimy na dół. A tutaj są też takie kąciki zabaw dla dzieci, jak widzicie, także ciekawie, ciekawie. Dobra, fotografka zamówiła drinka, to już może teraz zrobić zdjęcie, zrób zdjęcie Simowi i poprosimy tutaj Diego Vega. Jak widzicie, nie ma tutaj zbyt dużo Simów, także to mi się podoba, że jakby też nie ma takiego tłoku, bo tak w ukryciu pojawili się tutaj nasi Simowie, wiecie, w tych przebraniach to nie do końca są do siebie podobni, więc może ich fani z programu z telewizyjnego ich nie osaczyli i po prostu nawet też nie wiedzieli, że oni tutaj będą, więc może też to tak wygląda. Dobra, masz już drineczka i możesz teraz lecieć, zrobić zdjęcie naszemu Diego, który tutaj już czeka. Ninja, go, go. Dobra, czekaj, czekaj. Dobra, nie pij tak, zaraz dokończysz. Tutaj twój drink będzie na ciebie czekał. Twoi e, uczestnicy programu tutaj popilnują. Nie wiem dlaczego on tutaj stoi w ogóle. Może by się przesunął, tak myślałam, ale okej. Okay. Zobaczcie, moim zdaniem do tego przebrania zamaskowana poza spoko. Choć z drugiej strony też można by powiedzieć, że taki minus, bo um, są oczy zamknięte. No, ale może to też takie uroki, słuchajcie, choć z drugiej strony tak mało twarzy widać, że może potrzebne byłyby tutaj oczka. No nie wiem, ja też dalej jestem za tym, żeby zrobić bliższe te zdjęcie, bo... Jakoś moim zdaniem lepiej to wygląda, także może jeszcze jednak troszkę oddalimy. I zobaczcie, mamy tutaj jakieś te pajęczyny, halloweenowe ozdoby, no i schody, które też są w takim starym klimacie. Także tutaj kolejne zdjęcie jest zrobione dla naszego Sima. Jak najbardziej na tak, moim zdaniem, że dzisiaj Simowie bardzo się starają. Także chodź sobie, dopij twojego drinka, on tutaj na ciebie czeka, wypij. E, rozbawiony, słuchajcie, jest Diego. Diego, weź sobie też zamów drinka, zamów drinka ulubionego, dokładnie. Tak, niech oni sobie tutaj popiją, a jak, a jak. No i słuchaj o naszego Amadeusza. Amadeusz jest pobudzony, on już w sumie skończył picie swoich drineczków, a ten winko se zamówił, a to niezły trzepak. Amadeusz w sumie już tutaj czeka. Na zdjęcia, także możemy zaraz tutaj poprosić naszą fotografkę Dominika. Aparat, bo widzimy, że tutaj ten drink idzie dość powoli, więc myślę, że może go później. A, nie, dopiła. Dobra, super. No to robimy od razu Amadeuszowi od buta. A co, już nie będziemy tu czekać. Zobaczymy, gdzie on się ustawi. Czy ustawi na tle jakichś ludzi, czy jak. O, o, tutaj coś zmienia te pozy. Zobaczymy. Dobrze. Czyli tak, mamy tutaj bar, mamy tutaj simów. <laughs> tutaj nasz z drineczkiem. No taki drink. Tutaj z winkiem. No dobra. Amadeusz taki zamyślony wojownik z tatuażami no powiem szczerze, że tak się zastanawiałam, co te tatuaże tutaj ale ta uroda moim zdaniem pasuje do tego stroju jego i również zrobimy bliższe zdjęcie tutaj jak widzicie ma takie bransolety złote no, jestem pod wrażeniem tego, jak dzisiaj nasi Simowie się prezentują w tych swoich przebraniach halloweenowych. No, tak naprawdę widać, że już poważnie traktują ten program i po prostu się starają, bo bardzo, bardzo dobrze wychodzą na zdjęciach wszystkich. Muszę dzisiaj podchwalić, ale został jeszcze nam Daniel Lipton, który sobie tutaj gra na zdjęciach. Także dawajmy, zróbmy od razu zdjęcie Simowi, czyli zróbmy zdjęcie. Danielowi Liptonowi, który uzyskał w poprzednim, głos w poprzednim odcinku aż 44% głosów, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i zobaczymy, czy ten Lipton zechce wyjść z tej gry. Zobaczymy, co on tutaj będzie robił. Gdzie on się przejdzie? Gdzie wy wybierzecie te pozy? Ok. Jak widzicie. Lipton ma takie przebranie za supermena, superbohatera, super bohatera. Lamu bohatera, nie wiem, jakby to powiedzieć. E, tutaj Amadeusz się ustawił, ale nie będzie, mam, nam się przeszkadzał w tym zdjęciu. Zobaczymy zaraz zresztą. E, no i jak widzicie, taka pianka daje wrażenie, że napakowany jest bardzo. Choć w sumie Lipton to i tak jest napakowany, ale w tym stroju to jeszcze bardziej. E, zróbmy mu również portret. Tutaj takie prześwietlone trochę, ale w sumie to e, światło daje taki fajny efekt, taki poświaty, e, takiego właśnie super bohatera. I tutaj z tym żółtym logiem idealnie się komponuje. Także zrobimy mu takie zdjęcie. No, jakbym ja miała wybierać, które zdjęcie jest najlepsze w tym odcinku, to mówiąc szczerze, dla mnie byłoby bardzo, bardzo, bardzo ciężko to zrobić. E, więc tak, pojedziemy teraz do domu, powieszę te zdjęcia, pokażę wam te zdjęcia, żebyście wiedzieli, na kogo macie głosować, i wybierzemy się w jeszcze jedną halloweenową lokalizację. Dobrze, moi kochani, oto zdjęcie naszych uczestników i tutaj wam pokażę bliżej. E, tak jak zawsze, głosowanie polega na tym, że wpisujemy imię i nazwisko swojego uczestnika, na którego chcemy głosować. Możecie głosować na kilku uczestników, ale nie więcej niż jeden raz na każdego z nich. Czyli na przykład dla Bruna nie można dać dwóch głosów, tylko po prostu jeden. E, no i pierwsze zdjęcie jest to Bruno West. Tak wygląda, przebrane za pirata. Następnie mamy Diego Vega. Kolejne zdjęcie to jest Amadeusz Davison i ostatnie Daniel Lipton. No i ten uczestnik, który otrzyma najwięcej głosów w poprzednim odcinku. E, w tym odcinku w następnym będzie bezpieczny. Poprzedni, następny. Uuu. Dobra, moi kochani, przenosimy się do kolejnej lokalizacji. Niech nasi simowie dzisiaj się fajnie pobawią na imprezkach halloweenowych. I tutaj jest nasza halloweenowa miejscówka, w której się pojawiliśmy. Tutaj jakiś jest e, komunikat o propozycji dołączenia do klubu, ale nie chcemy. No i słuchajcie, tą ten budynek pobrałam z galerii, tak on wygląda. Moim zdaniem, właśnie w dzień fajnie wygląda. Dlatego chciałam jeszcze wybrać się, jak będzie jasno. No i tutaj już to jest nowy widać, wybudowany, ponieważ te czaszkowe rzeczy to są teraz dostępne z aktualizacją. Co ty robisz, Bruno? Pompeczki dajesz tutaj. Także tak wygląda na zewnątrz. Taki mały bar, no ale myślę, że całkiem będzie przytulny. Tutaj jest też takie tajemnicze wejście. Dobrze. Także weźmy sobie tutaj niższe ściany i zobaczmy, jak to wygląda. Fajnie, zielone światła. Także jak widzicie, mamy tutaj również wejście z tej strony do łazienek. Okej, okay. tutaj mamy stoliki po tej stronie i bar. Fajnie, nasi simowie się prezentują, myślę. I tutaj mamy te czaszki, które są do zdobycia od y, uczestników właśnie tego dnia nieumarłych. No i one są postawione na stolikach. No i mamy tutaj Joannę Wojewodę, którą chyba wcześniej również widzieliśmy. Tutaj Barman, Sebastian Zuch robi dla naszych simów drinki. Dzisiaj drinkują, drinkują. E, może poprosimy właśnie na przykład Bruno. A, widzicie, on sobie tutaj ogląda <taki> takie różne sytuacje i to jest. E, są takie lasery, no nie? Chciałam kogoś poprosić, żeby ktoś mi tu coś wziął. Ty jesteś najbliżej, to chodź, weź. Weź przysmak, zobaczymy, czy wyskoczy nam ręka, bo to są takie, wiecie, fajne śmieszki. Uwaga. Okej, okay, poleciał dym, bo czasami taka ręka łapie. Okej, okay, dobra, spróbuję jeszcze raz. Ty będziesz dzisiaj naszym. O, widzicie, ręka wyszła. <laughs> się przestraszył, co? A Jest dzisiaj naszym królikiem doświadczalnym. No i tak jak widzicie, mamy różne fajne Halloweenowe dekoracje, ozdoby, także... Ten klub też bardzo mi się podoba. Do kogoś dzwoni telefon? Nie wiem do kogo. No okej, okay, chyba przestał dzwonić. E, czy na górę można wejść? Zobaczmy. E, nie można, więc e, ten klub, w, ten bar jest tylko taki jednopiętrowy, aczkolwiek ma te większe piętro. Y, te wyższe, żeby po prostu była wieżyczka. E, także, jeżeli chodzi o moją ocenę tego baru, jest jak najbardziej ok, i tutaj zostawimy teraz naszych simów do wieczora. Niech oni sobie razem tutaj e, pobędą i niech zdobywają ze sobą e, lepsze kontakty, niech sobie poprawią relacje. Jak widzicie, no tutaj dość równe są. E, te relacje. Jestem ciekawa właśnie, czy będą jakieś sprzeczki, bójki, bo już jesteśmy bliżej finałów, coraz bliżej. Już niedługo Wielka Trójka będzie, także no, na pewno jakaś tam rywalizacja jest. Także zostawiamy tutaj naszych simów. Widzę, że niektórzy tańczą, niektórzy coś oglądają, niektórzy rozmawiają z fotografką, wchodzą za bar, chcą się chyba barem zajmować, także jak najbardziej, nie ma problemu, niech się bawią, niech wspólnie czas spędzają. Kto wie, kto wie, może to już ostatnie dni ich w programie. Także moi kochani, Zapraszam Was do głosowania, wpisując imię i nazwisko swojego ulubionego Sima w komentarzu, tego, który najlepiej wyszedł na zdjęciu. Ja szczerze powiem, że mam wielki problem, żeby ocenić, który najlepiej wyszedł. Każdy wyszedł inaczej, każdy wyszedł bardzo, bardzo, bardzo dobrze, także jest wysoki poziom w tym programie. Jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, nie żeby nie ominąć żadnego mojego nowego filmu. I do zobaczenia w kolejnych buziaki. Pa, pa!